W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiejszy piątkowy wieczór w kaplicy Najświętszego Sakramentu. W dniu, w którym w liturgii Kościoła wspominamy świętego Floriana, patrona naszych dzielnych strażaków, którzy niosą pomoc potrzebującym niemalże każdej minuty w naszej ojczyźnie i w świecie. Dlatego też w sposób szczególny chcemy pamiętać o was, drodzy bracia, też również są wśród was niewiasty, więc również i drogie siostry, by ten wasz patron miał was w sposób szczególny w swojej opiece i chronił wtedy, kiedy niesiecie pomoc innym, aby nie groziły wam żadne niebezpieczeństwa. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w dzisiejszej mszy świętej, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, daj nam godnie przeżywać tajemnice wielkanocne, które z radością obchodzimy, a moc Chrystusa zmartwychwstałego niech nam zapewni obronę i zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Po naradzie w Jerozolimie apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci, Judę zwanego Barsabos, Sylasa, i wysłać do Antiochii wraz z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści. Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienia braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc wam zamęt w duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego, bywajcie zdrowi. Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i, zwoławszy lud, oddali list. Gdy go przeczytano, ucieszyli się z jego zachęcającej treści. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Będę się, Panie, chwalił wśród narodu. Będę się, Panie, chwalił wśród narodu. Serce jest mocne, moje Boże, mocne jest moje serce. Zaśpiewam psalm i zagram. Zbudź się, duszo moja,
zbudź harfą i cytrą, a ja obudzę jutrzenkę. Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodu. Będę Cię chwalił wśród wszystkich ludów, Panie. Zaśpiewam Ci psalm wśród narodu. Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, nad całą ziemię Twoja chwała. Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów. Alleluja, 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 alleluja. Nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z Wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, byście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, pięć zdań krótkiego rozważania. W kontekście przeżywanego piątku, w każdy piątek spotykamy się poza miesiącem majem, również na konferencjach duchowości, których celem jest pobudzenie nas do tego, byśmy byli jeszcze lepszymi uczniami Chrystusa, byśmy spełniali nasze posłannictwo, a w absolutnie bezwarunkowych okolicznościach. Tak się poukładało, że w dniu wczorajszym przeżywaliśmy w liturgii Kościoła wielką uroczystość naszą narodową, polską, uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, co spowodowało, że w naszym cyklu liturgicznym ominęliśmy bardzo ważny fragment w pierwszym czytaniu, czytania z Dziejów Apostolskich, fragment mówiący o zwołaniu i przeżyciu pierwszego soboru w Kościele. Pewnie gdybyśmy sobie w tej chwili spróbowali, gdybyśmy próbowali odwołać się do naszej pamięci, kapłani z pewnością o tym pamiętają i świetnie wiedzą, ze studiów biblijnych i teologicznych, o którym soborze mowa. Natomiast my wszyscy, siostry i bracia, gdyby nas zapytać, gdybyśmy się sami siebie zapytali w duchu, o jakim soborze w tej chwili biskup mówi, to jestem przekonany, że wielu z nas miałoby problem z udzieleniem odpowiedzi, mimo że przed chwilą w pierwszym czytaniu odczytałem właśnie ten dekret, pierwszy dekret wydany na pierwszym soborze Kościele. Otóż mowa jest oczywiście o Soborze Jerozolimskim. Soborze, w którym powstał chyba jeden z poważniejszych problemów, który dotknął wtedy Chrystusowego Kościoła, jakim było zderzenie się dwóch kultur religijnych. A właściwie jest dwóch kultur, do których docierała Ewangelia Chrystusowa. Z jednej strony kultury judeo-chrześcijańskiej, kultury żydowskiej, która stała się za chwilę judeo-chrześcijańską, a z drugiej strony kultury heleńskiej, greckiej,
pogański, również kultury rzymskiej pogańskiej. Bowiem dochodziło do takich zdarzeń kierowanych przez Ducha Świętego, których Pan Bóg pokazywał apostołom, jak mają iść, jaką drogą kroczyć, w jaki sposób udzielać sakramentów świętych i głosić Ewangelię, by nikogo nie wykluczyć z tego wielkiego daru, jaki dał Pan Bóg poprzez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Powstał więc problem, jak należy postępować z nawracanymi na chrześcijaństwo ludźmi pochodzenia heleńskiego, greckiego, jak również pochodzenia pogańskiego, wywodzących się z kultury rzymskiej. Bowiem ludzie, którzy przyjmowali chrzest, pochodzący z synagog, z różnych diaspor żyjących gdzieś tam poza terenem Jerozolimy i ówczesnego Izraela, chcieliby, by ci wszyscy, którzy przyjmują Ewangelię Chrystusa, przyjęli najpierw naukę nie Ewangelii, ale całej tradycji żydowskiej, czyli żeby byli obrzezani i żeby przestrzegali całego prawa mojżeszowego. Jak słyszeliśmy w dzisiejszym czytaniu, w pierwszym czytaniu, wypowiedzieli się apostołowie na ten temat, jak się sprawy mają, w jaki sposób należy postępować. Czyli, że nie należy nakładać na nikogo dodatkowych ciężarów poza tym, że jeżeli przyjmują chrzest święty, mają wiernie trwać przy Chrystusowej Ewangelii i nauce. Ale i przy tym wszystkim padły znakomite i znamienite słowa. Bowiem już w tamtych czasach zdarzały się sytuacje takie, że oprócz apostołów i wybranych przez apostołów pomocników, diakonów, prezbiterów, pojawili się w przestrzeni świata ludzie, którzy powoływali się na Chrystusa, ale z Ewangelią Chrystusową nie mieli nic wspólnego. Próbowali już wtedy zyskiwać cokolwiek na tym, że zorientowali się, że nauka Chrystusowa staje się coraz bardziej popularna. Wydawało im się, że jeżeli będą udawali pasterzy, to zyskają czy to popularność, czy wręcz pewne dobra materialne. I tutaj słyszymy, jak apostołowie przestrzegają przed tymi, którzy nie mając mandatu udzielonego im przez Ducha Świętego, idą i wprowadzają między wiernych zamęt. I to jest również, drodzy bracia, drogie siostry, również dla nas wskazówka, dla nas żyjących w XXI wieku, bo przecież w tym czasie, w którym żyjemy, wydawać by się mogło, że wszystko jest klarowne. Świątynia, kaplica, chrześcijaństwo, katolicyzm, prawosławie, starokatolicyzm, katolicyzm narodowy, protestantyzm. I wydawałoby się, że to jest wszystko takie przejrzyste i klarowne. Ale pośród duchowieństwa chrześcijańskiego zdarzają się również wilki, które zamiast prowadzić owce, które powierza nam Jezus Chrystus, wprowadzają w głowach i w duszach tych owiec wielki zamęt, symulując tylko to, co naprawdę dzieje się wtedy i tylko wtedy, kiedy przy ołtarzu Chrystusowym stanie prawdziwie wybrany i namaszczony przez Ducha Świętego kapłan. Dlatego też, siostry i bracia, a w szczególności, drodzy bracia, kapłani, musimy zwracać naprawdę największą uwagę na to, byśmy, głosząc Ewangelię, głosili Ewangelię Jezusa Chrystusa. Byśmy jej nie zniekształcali, bo zniekształcając Ewangelię Chrystusową, spowodujemy, że przestaje być ona Chrystusową, a zaczyna być naszym nauczaniem. Jeżeli nauczanie w kościele, z ambony kaplicy, z ambony świątyni, zaczyna być nauczaniem proboszcza, zaczyna być nauczaniem kogoś, kto studiując teologię uważa siebie, że jest już mędrcem, odsuwa na bok przepowiadanie Ewangelii Chrystusowej, a zaczyna prezentować własne poglądy, wtedy wprowadza w głowy tych powierzonych przez Pana Boga
owieczek totalny zamęt. Bądźmy na to wyczuleni. Zwracajmy na to uwagę. W szczególności w przestrzeni internetu słyszymy przeróżne wypowiedzi, przeróżnych osób, czasami osób, które ubierają się w koszulę kapłańską, a nie mają do tego żadnego, absolutnie żadnego przygotowania, nie mówiąc już o tym, że często, gęsto nie mają również święceń kapłańskich. Dlatego też uważajmy na wilki, które czyhają, by z takich czy innych powodów im znanych odciągnąć od Chrystusa jak największą liczbę wiernych. Odciągnąć jak najbardziej, jak największą liczbę tych, którym mącąc w głowie powodują wielkie szkody w owczarni Chrystusowej. I drugi króciutki wątek. Pan Jezus modli się dzisiaj przepięknie, mówiąc do apostołów o przykazaniu miłości. Nie będziesz, drogi bracie, prawdziwie Chrystusowym uczniem. Nie będziesz niósł Jego Ewangelii, jeżeli w twoim sercu będzie tkwiła nienawiść. Jeżeli w twoim sercu będzie tkwiła chęć ciągłego jątrzenia, chęć wprowadzania niepokoju również w szeregi, w swojej grupie kapłańskiej. Jeżeli zamiast niesienia dobrego słowa będziesz tylko czyhał, żeby złapać swojego współbrata, tego bliższego, dalszego, i wyciągać później te jego słabości, pokazując, jakim to ja jestem wielkim człowiekiem. Jezus mówi bardzo jasno, abyśmy nigdy nie zapomnieli o miłości bliźniego, abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak nas Pan Bóg umiłował. I przypomina nam, szczególnie nam, niosącym Ewangelię Chrystusa, że to wcale nie my robimy łaskę Panu Jezusowi, Panu Bogu, idąc za Nim. Bo czasami takie sprawiamy wrażenie. Oj, jak nam jest ciężko. Jacy my jesteśmy obolali. Bo przecież, Panie Boże, ja całe życie dla siebie zostawiłem. Pan Jezus mówi, nie wyście mnie wybrali. To ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, byście szli i byście przynosili owoc. I by owoc wasz, waszej pracy trwał. I też tutaj nie zapominajmy, w szczególności wtedy, kiedy dzieje się wokół tego, co czynimy, wiele dobrego, kiedy ludzie przychodzą, mówią, jaki ten kapłan jest wspaniały, jaki jest dobry, jakim jest znakomitym misjonarzem, jakie piękne mówi kazania. Drogi bracie, nie zapominaj o pokorze. Bo to, że ty jesteś dobry, że jesteś wspaniały, doskonałym misjonarzem, pięknie mówisz, to jest tylko zasługa łaski Bożej, która w tobie działa. Więc nie szukaj w tym wszystkim swojej chwały, ale czym więcej zdołasz powiedzieć dobrego i zwrócić się do tych, którzy cię słuchają, tym z większą pokorą przekazuj Boże Słowo w taki sposób, żeby być zawsze w cieniu, a na pierwszym planie niechaj pozostanie Chrystus. Na pierwszym planie niechaj pozostanie On ukrzyżowany. Wtedy będziesz tym drugim Chrystusem. Tak, takim, jakim z założenia ma być każdy kapłan kroczący drogą Chrystusa. Drodzy bracia, siostry, jest majówka, więc pozwólcie, że na tym zakończymy dzisiejsze moje rozważanie, bo miało być 5 zdań, no było trochę więcej zdań i zechciejmy teraz w dalszym skupieniu modlitewnym zanieść nasze wspólne błagania jako ci wybrani przez Jezusa. Ufni w Jego imię. Zechciejmy się pomodlić do naszego Ojca w niebie w naszych wszystkich wspólnych intencjach, by Kościół stale, w szczególności w tym XXI wieku, był przykładem wiernego wypełniania przykazania miłości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, by nasi najbliżsi stawali się przyjaciółmi Chrystusa, postępując według Jego nauki. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, byśmy potrafili kochać mądrą, roztropną, ale i pokorną miłością nasze rodziny i naszych przyjaciół. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. By nasi nieprzyjaciele nie byli odrzuceni przez Boga, lecz prosimy Cię, Panie Jezu, w ten dzisiejszy wieczór, byś dał im łaskę nawrócenia.
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przynosimy w naszych sercach również pamięć naszych bliskich zmarłych. Prosimy, by i oni mieli udział w chwale Twojego zmartwychwstania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I za nas samych, byśmy umieli naprawdę szczerze wypełniać nakaz miłowania naszych wrogów, ale byśmy również miłowali się nawzajem każdego dnia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Ojcze wszystkich ludzi, prosimy Cię w imię Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, byś pomnożył w nas miłość wzajemną, byś nauczył nas przezwyciężać niechęć wobec drugiego człowieka przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, Wszechświata, bo to dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy na twarzy, którego dzisiaj przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. I niech Pan przyjmie ofiarę z rąk naszych, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, byśmy stali się sami wieczystym darem dla Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim w górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Dobre to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym świętym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, a bramy nieba otwierają się dla wierzących. On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci wiecznej, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa. Ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich
i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z papieżem Franciszkiem, wszystkimi biskupami świata, mną, Twoim niegodnym i pokornym sługą, oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych siostrach i braciach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. Pamiętaj o zmarłej służebnicy, której rocznicę, 30. rocznicę śmierci dzisiaj przeżywamy. Spraw, aby ta, która przez chrzest została włączona w śmierć Twojego Syna, miała również udział w Jego zmartwychwstaniu. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym ojcem Szarberem, świętym ojcem Pio, świętym Janem Wianeyem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków Tobie się podobali, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz czasy, w których żyjemy, pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego nieszczęścia, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego świętego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażmy sobie Chrystusowy znak miłości i pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, oddaj nas pokarmowi. Niech przyjęcie najświętszego ciała, najświętszej krwi Twojej, Panie Jezu Chryste, nie ściągnie na nas wyroku potępienia, lecz dzięki Twojemu miłosierdziu niech nas chroni oraz skutecznie leczy nasze dusze i ciało. Oto nasz Pan, oto Jezus Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni jesteście, których zaprosił dzisiaj na swoją ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Sakramentalnymi darami pokornie Cię błagamy, aby ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, przyczyniła się do wzrostu naszej miłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Zwodu Twoje, Jezus, wielkość Twa, zwoń swoją.
Zawstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, uwolni nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Panie,
Chrystusa, która byłaś z Nim u początku Jego życia, Jego misji. Szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał. Stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię. Prosimy Cię, Maryjo, przygarnij powołanych. Odsłaniaj od początku ich wzrastanie. Wspomagaj w życiu, w posłudze Twoich synów, Matko kapłanów, Matko nasza, w ten piątkowy wieczór błagamy Cię o świętych kapłanów, by ci, którzy już niosą Chrystusowy krzyż kapłaństwa, nieśli go z miłością i wytrwałością, a ci, których powołuje Twój Syn, by byli świętymi Jego naśladowcami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Panie Jezu, pobłogosław. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni
Niech podaje bied wiekowi, hymn tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wielcza chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, które żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Wielbiam Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbiam Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbiam Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Thank you.